Na podstawie zdjęć pokażę Wam, jak wyglądała krainka przed wojną, tuż po wojnie i kilkadziesiąt lat po wojnie, kiedy podnosiła się ze zniszczeń wojennych. Zastanawiam się, od jakiego zdjęcia zacząć to opowiadanie. Wybrałem taki kolaż, dwa zdjęcia wykonane w przeciągu 6 lat. Jedno w sierpniu czy wrześniu 1939 roku, a drugie pod koniec roku 1945, może 1946. Na pierwszym zdjęciu widać rynek w Krajence i stojące oddziały wojsk niemieckich, które mają ruszyć albo już ruszyły na Polskę w porozumieniu z żołnierzami sowieckimi, napadły na nasz kraj i podzieliły go między siebie. W ciągu kilku lat sytuacja się diametralnie zmieniła i sojusznik Niemiec wkroczył do Krajenki, by wykonać na Krajence wyrok śmierci. Zrównał z ziemią centrum Krajenki i okolicznych ulic. Oto rynek. Rynek w Krajence. Rok mniej więcej 1935. Z pomnikiem Wilhelma, kamienicami. Były tutaj hotele. Z tyłu kościół świętej Anny i dom Caritasu, dzisiejsza plebania. Przechodząc dalej, wzdłuż ściany zachodniej, widzimy następne kamienice. Było tutaj restauracje, sklepy, magazyny. I tutaj wchodzimy już na ścianę północną. W tym miejscu widać ulicę, jest to ulica dzisiejsza Złotowska, dla niej ulica Długa. Na miejscu tych kamienic, które tutaj widnieją, teraz stoją bloki na ulicy Złotowskiej, postawione w latach 80. Przesuwamy się dalej ścianą północną i ten fragment budynku, który tutaj widnieje, to ta ściana restauracji Von Hauske. Duży budynek piętrowy, potężna budowla, znacząca. Przesuwamy się dalej. Kończy się budynkiem, domem kultury, który nazywał się Deutsche Haus. Na następnym zdjęciu, który prezentuje ścianę wschodnią, widać Deutsche Haus. To są te okna tutaj pod tymi drzewami. Kamienice na ścianie wschodniej były bardzo reprezentacyjne. Po pierwsze, tu był ratusz i trzy wielkie kamienice ze sklepami i magazynami. Tutaj ratusz, ulica Toruńska, a w tle synagoga i domy stojące przy rynku. Teraz tutaj są dwa bloki wybudowane na przełomie lat 60. i 70. I tutaj widzimy budynek masarni, który istniał jeszcze przed wojną i po wojnie. To zdjęcie jest zrobione już po wojnie, ale nic się nie zmieniło w stosunku do tego, co było w trakcie wojny i tuż po wojnie. Masarnia, restauracja, późniejsza Karolinka, spichlerz i piekarnia. Te budynki zostały oszczędzone przez Sowietów. One im były niezbędne do dalszego funkcjonowania wojsk, które szły na Berlin. I tak zamknęliśmy rynek. To, co zostało, to tylko te kilka kamienic. Poza tym w trakcie tych działań Sowietów został zniszczony, spalony budynek poczty. Piękne budynki przy ulicy dzisiejszej Kościuszki, stojące tuż nad rzeką, pięknie się prezentowały na wysokim brzegu. Pozostały tylko szkielet tego budynku, który został zaadoptowany, no i dzisiaj jest to budynek mieszkalny. To jest właśnie ten budynek. W tym budynku mieszkał krajeński lekarz. Była tutaj tak zwana kasa chorych. To jest ten sam budynek, piękny dach, piękna architektura. Dzisiaj niewiele z tego zostało. Na ulicy Winiary, na placu Winiary, dawniej Bismarckplatz, stał największy w Krajence budynek. Był to budynek szkoły rolnej. Najwyższy, z którego był przepiękny widok na miasto.
Tak wyglądał dwupiętrowy, wysoki. A oto widok, jaki rozciągał się na krajenkę z okien na poddaszu. Widać kościół świętej Anny, ewangelicki, synagogę. Ten budynek na Winiarach też został zniszczony. Jeszcze stoją tutaj, powiedzmy, 1/4 tego budynku została zaadoptowana. No i mieszkają tutaj nasi sąsiedzi. Tak to właśnie niszczały budynki. Ta kamienica na Winiarach też została zniszczona, spalona.